To była chłodna sierpniowa noc, rok 1932, mała wieś Potępa w niemieckiej wówczas części Górnego Śląska, 3 kilometry od granicy z Polską. W tej liczącej około 400 osób miejscowości mieszkał polski robotnik Konrad Piecuch. Dom współdzielił z matką Marią Piecuch oraz bratem Alfonsem. W nocy z 9 na 10 sierpnia do ich domu, drzwi nie były zamknięte na klucz, wtargnęło 5 napastników. Oświetlili pomieszczenia elektrycznymi latarkami i weszli do izby, gdzie spali Konrad, Alfons oraz matka. Krzyczą, ręce do góry, wstawać parszywe komunistyczne świnie. Jeden z atakujących, niejaki Golombek, wskazuje palcem na Konrada. Pozostali zaczynają brutalnie bić go na oczach matki oraz brata. Ten stara się bronić, ale wtedy któryś z napastników wyciąga broń i strzela. Konrad Piecuch zostaje zabity. Jego brata okładają pałkami oraz kijami do utraty przytomności, po czym szybko wychodzą z domu. Chcą napaść na kolejnych mieszkańców Potępy, jednak należący do grupy Kotysz uważa, że na mordzie Piecucha akcja powinna się zakończyć. Cała piątka ucieka do podstawionej na skraju wsi ciężarówki, ale po drodze natykają się na niemieckich celników. Ponieważ była już noc, większości napastników udało się uciec. Zostali aresztowani następnego dnia. Ten mord odbił się szerokim echem nie tylko w Niemczech, ale również w Polsce i całej Europie. Nazwisko Piecucha pojawia się we wszystkich najważniejszych opracowaniach historii NSDAP. Każdy z biografów Hitlera również poruszał tę sprawę. Mord wstrząśnie opinią publiczną w Niemczech, a proces morderców o mały włos nie rozpętał wojny domowej. Napastnicy, choć zostaną schwytani i skazani na karę śmierci, będą chcieli wymknąć się sprawiedliwości. Czy im się to uda? Kim tak naprawdę byli ci ludzie? Dlaczego Konrad Piecuch zginął? Czy rzeczywiście był komunistą, jak to przez lata przedstawiali go historycy PRL? Co z całą sprawą mieli wspólnego Hitler oraz ówczesny kanclerz Niemiec, Franz von Papen? Dlaczego zbrodnia ta o mały włos nie zaważyła na karierze Führera? Przed wami okoliczności zapomnianej zbrodni, która do dziś budzi wątpliwości historyków oraz jest bardzo intrygująca. Poznajcie kulisy mordu w Potępie z sierpnia 1932 roku. Górny Śląsk po zakończeniu I wojny światowej był miejscem bardzo niespokojnym, do którego pretensje rościli sobie Polacy oraz Niemcy. W 1921 roku odbył się tam plebiscyt, zgodnie z którym 60% mieszkańców wykazało wolę przynależności do Niemiec, a 40% do Polski. Ponieważ Niemcy chcieli zająć cały Górny Śląsk, Polacy się zbuntowali. Zryw ten nazywamy Trzecim Powstaniem Śląskim. Konflikt ostatecznie zakończyła Liga Narodów, wyznaczając nową granicę, zgodnie z którą niecałe 30% ziem dobrze uprzemysłowionego Górnego Śląska zajęła Rzeczpospolita. A jak w obliczu tej sytuacji wyglądała Potępa? Jej mieszkańcy w większości głosowali za Polską. Wynik plebiscytu w tej miejscowości widzicie teraz na wykresie. Gdy Potępę mimo przewagi Polaków przyłączono do Niemiec, przynajmniej 70 Polaków opuściło te tereny, przenosząc się na ziemię Rzeczpospolitej. Wielu jednak pozostało i powszechnie używało języka polskiego, a niemieckim posługiwano się głównie jako językiem urzędowym. Z myślą o wydarzeniach z sierpnia 1932 roku warto zwrócić uwagę, jak przedstawiał się rozkład poparcia dla poszczególnych ugrupowań politycznych. Na przełomie lat 20. i 30. w Potępie dominowało poparcie dla partii Centrum. Nic dziwnego, skoro głosowali na nią przede wszystkim katolicy, których w tym przypadku nie brakowało na Górnym Śląsku. W 1928 roku przedstawiciele NSDAP nawet nie brali udziału w wyborach w Potępie. W 1930 było już inaczej. Poparciem wciąż cieszyło się Centrum, a na nazistów zagłosowało zaledwie 5 mieszkańców. Dwa lata później, w lipcu 1932 roku, partia Hitlera zdobyła najwięcej głosów w kraju. Tak wyglądały wyniki w Niemczech. Obok widzicie rozkłady głosów z Potępy. Tym razem w wyborach w Potępie nie brała udziału partia Centrum. NSDAP zdobyła najwięcej głosów, ale wciąż przynajmniej połowa głosujących wspierała inne ugrupowania. Zwróćcie też uwagę na duże poparcie dla komunistycznej partii Niemiec, KPD. W obliczu takiego rozkładu głosów rozegrały się wydarzenia z sierpnia 1932 roku. Zacznijmy jednak od początku
I nie od Potępy, ale od Berlina, bo to tam rozpoczyna się cała historia. Jest lipiec 1932 roku. Przypomnijmy, w wyniku wyborów NSDAP stała się najsilniejszą partią w Niemczech, ale nie sprawuje władzy, gdyż nie posiada większości. W Republice ukształtował się gabinet z kanclerzem Franzem von Papenem na czele. Rząd tworzyli więc ludzie z Centrum, Niemiecko-Narodowej Partii Ludowej DNVP oraz osoby bezpartyjne. Gabinet nie miał jednak pełnego poparcia parlamentu, dlatego zdany był na nadzwyczajne dekrety prezydenta, przynajmniej do czasu następnych wyborów. Ten czas to okres brutalnej walki politycznej na ulicach i to bez żadnych ograniczeń. Do starć dochodziło głównie między nazistami z oddziałów szturmowych, a bojówkami komunistycznymi. Do tego wszystkiego dochodziły pogromy na Żydach. Poziom terroru był tak duży, że w kwietniu 1932 roku władze Republiki zdelegalizowały działalność SA i SS, ale już 16 czerwca zakaz ten uchylono. Profesor Ian Kershaw o fali terroru na ulicach pisał następująco. Poziom przemocy był przerażający. W drugiej połowie czerwca po zniesieniu zakazu działalności dla SA doszło do 17 morderstw na tle politycznym. W lipcu doszło do dalszych 86 zabójstw, głównie nazistów i komunistów. Liczba poważnie rannych rosła w setki. W jednym starciu 10 lipca w Oławie na Śląsku zginęły 4 osoby, a kolejne 34 zostały ranne. 17 lipca doszło do najgorszego incydentu, krwawej niedzieli w Altonie, gdzie zginęło 17 osób, a 64 zostały ranne, kiedy wybuchła strzelanina w czasie przemarszu SA, uznanego przez miejscowych komunistów za oczywistą prowokację. Aby zastopować falę przemocy, kanclerz Papen wydał nadzwyczajny dekret o zwalczaniu terroryzmu. Jego treść była wymowna. Za mord polityczny z premedytacją obowiązywać będzie kara śmierci. W skali całego kraju w tym właśnie dniu, 9 sierpnia, terror i walka polityczna na ulicach trwały jak co dzień. W ciągu tej jednej doby odnotowano prawie 40 aktów przemocy politycznej w Niemczech z zabójstwem w tle. Ale na tej liście znajdowało się jedno morderstwo, które różniło się od pozostałych. To mord w Potępie. Dlaczego zwrócono na niego uwagę? Dlatego, że dokonano go około półtorej godziny po wprowadzeniu nadzwyczajnego dekretu Papena. Sprawa z Potępy miała wkrótce stać się najgłośniejszą aferą kryminalną w Niemczech. Ale wróćmy teraz do samej wioski. Przypomnijmy, że podziały polityczne na zwolenników NSDAP, komunistów czy Centrum też są tam widoczne. Wszystko zaczyna się w miejscowości Zbrosławice, koło Tarnowskich Gór, gdzie znajdowały się koszary SA. To stamtąd późnym wieczorem wyruszyło kilkuosobowe komando oddziałów szturmowych NSDAP. Najpierw dotarło do Tworogu, gdzie dowódca miejscowego oddziału szturmowego, Georg Hoppe, wręczył zamachowcom 2 pistolety. Była godzina 21, gdy grupa znalazła się w Potępie. Szturmowcy zatrzymali się na parę godzin w gospodzie należącej do niejakiego Paula Lachmana, miejscowego szynkarza, urzędnika gminnego i zadeklarowanego nazisty. To on wręczył zamachowcom listę potencjalnych wrogów w Potępie. Znajdowało się na niej kilka nazwisk oraz samych tylko imion, których dziś nie sposób ustalić. Przyjrzyjmy się jednak całej grupie szturmowców. Niestety nie dysponujemy fotografiami dobrej jakości. W ogóle zdjęć z tego wydarzenia ze świecą szuka, ale część udało się znaleźć w niemieckiej prasie. Wykonano je podczas późniejszego procesu. Oto oni. Konstantin Dworczyk, mieszkaniec sąsiedniej wsi Wieszowa, był kierowcą ciężarówki przewożącej całą grupę. Reinhold Kotysz, zapewne nieformalny przywódca grupy, to on otrzymał jeden z pistoletów od Georga Hoppego. Paul Golombek, jedna z osób, która znała przyszłą ofiarę, był miejscowym rzeźnikiem, jednym z największych narwańców podczas całej akcji. Rufin Wolnica, z zawodu górnik, politycznie zadeklarowany członek NSDAP. Wiemy, że podczas całej akcji był uzbrojony w gumową pałkę. August Greubner, 33-letni górnik, plutonowy SA. Helmut Miller, jeden z lokalnych przywódców oddziałów szturmowych. Poza nimi był też Albert Ducki. Pozostali to górnik Hipolit Hadamik, Karl Czaja, również górnik, oraz Ludwik Nowak, były funkcjonariusz policji. Musimy też dodać Georga Hoppego, to on wręczył szturmowcom broń palną. Oczywiście nie możemy pominąć jednego z głównych inspiratorów mordu, Paula Lachmana. Wiek członków komanda wahał się w przedziale od 25 do 43 lat. Najstarsi byli Georg Hoppe oraz urodzony w 1891 roku Ludwik Nowak. Najmłodszy Reinhold Kotysz, Filip, dokonał zabójstwa, miał 26 lat.
Do grupy dołączmy też Edmunda Heinesa. Nie brał on udziału w zbrodni, ale będzie ważną postacią podczas procesu oraz po ogłoszeniu wyroku. Wrócimy do niego za chwilę. Wróćmy do Potępy. Było już po północy. Teoretycznie dekret Papena o wyrokach śmierci dla morderców politycznych zaczął obowiązywać. Grupa poza dwoma pistoletami oraz pałkami uzbrojona była również w kije bilardowe. Najpierw szturmowcy udali się do potencjalnej pierwszej ofiary, Floriana Schwinge. Napastnicy zapukali do drzwi jego domu, ale nikt im nie otwierał. Drzwi były zamknięte. Podeszli więc do oświetlonego okna, w którym zauważyła ich Anna Schwinge, żona gospodarza. Zamachowcy próbowali wprowadzić ją w błąd, podając się za znajomego, Sylwestra Breilicha, ale Anna zorientowała się, że to kłamstwo. Pobiegła zawołać śpiącego na poddaszu męża. W tym momencie Paul Golombek zwrócił się do Reinholda Kotisza, by użył broni, ale ten odmówił. Napastnicy oddalili się od domu Schwingów i udali się do domu rodziny Piecuchów. Cała rodzina, matka oraz dwóch synów, starszy Konrad oraz Alfons już spali. W domu było cicho i ciemno, to efekt niewielkiej liczby okien. Lokatorzy nie zamknęli jednak drzwi na klucz. Pięć osób z grupy szturmowej, Kotisz, Greubner, Miller, Golombek i Wolnica, weszło po cichu z latarkami do domu. Szybko wdarli się do izby, gdzie spała cała rodzina. Wówczas Kotisz wrzasnął. Ręce do góry, wstawać, parszywe komunistyczne świnie. Paul Golombek wskazał Konrada jako cel zamachu. Wywiązała się awantura. Atakowany bronił się przed napastnikami, ale gdy krzyknął do młodszego brata Alfonsa, by podał mu broń, otrzymał kilka mocnych ciosów kijem. Pałkami i kijami obłożono też Alfonsa. Ranny Konrad próbował wczołgać się do małej komórki obok izby, ale poszedł za nim Kotisz, skierował na Piecucha latarkę i wystrzelił z pistoletu. Konrad zmarł na miejscu, na oczach matki oraz poważnie rannego brata. Podczas późniejszej autopsji patolog Weimann stwierdził: łącznie ofiara ma w sumie 29 ran, z których dwie były stosunkowo nieznaczne. Ciało było niezmiernie posiniaczone w rejonie szyi. Tętnica szyjna została całkowicie rozerwana. W krtani widoczna była duża dziura. Śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia, gdy krew z tętnicy szyjnej wlała się przez krtań do płuc. Śmiertelna rana musiała być zadana Piecuchowi, gdy leżał na ziemi. Ponadto na szyi widać otarcie na skórka, który jest niewątpliwie skutkiem kopnięcia. Poza tymi ranami Piecuch był poobijany na całym ciele. Otrzymał ciężkie ciosy w głowę obuchem siekiery albo kijem. Inne rany wyglądają tak, jakby bito go po twarzy kijem bilardowym. W nocy z 9 na 10 sierpnia po zabójstwie Piecucha rzeź nie miała się jeszcze zakończyć. Napastnicy udali się do kolejnego domu, niejakiego Słodczyka. W tym momencie jednak Kotisz zarządził koniec akcji, gdyż, jak twierdził, został ranny w rękę. Grupa udała się do ciężarówki położonej na skraju wsi, ale natknęła się na patrol celników. Szturmowcy zaczęli uciekać. Części z nich udało się wsiąść do ciężarówki. Kierowca Konstantin Dworczyk zauważył, że brakowało jednego lub dwóch członków komanda. Reszcie udało się uciec, ale tylko na krótko. Rankiem w Zbrosławicach 10 sierpnia pruska policja zatrzymała 9 sprawców zbrodni. Przewieziono ich następnie do Bytomia, wówczas Beuthen. Golombek i Ducki pozostawali na wolności, zdołali się ukryć, a policja wciąż ich szukała. W tym momencie zaczyna się cała hucpa związana z procesem, który odbył się między 19 a 22 sierpnia. Po zatrzymaniu oskarżonych pod aresztem w Bytomiu gromadziły się oddziały SA wykrzykujące: wypuścić naszych więźniów. Naziści stawali na głowie, by doszło do uniewinnienia oskarżonych. Dlatego partia zaangażowała do obrony dwóch najlepszych prawników. Byli to radca prawny Walter Ludgebrun oraz młody 32-letni Hans Frank, adwokat, szef zespołu prawnego centrali NSDAP. Obaj chcieli się wykazać podczas procesu, dlatego choć mieli współpracować, tak naprawdę konkurowali ze sobą. Historyk Daniel Siemens pisał o tej rywalizacji następująco: zważywszy na wagę sprawy, zarówno Frank, jak i Ludgebrun wykorzystywali wszelkie dostępne środki, by wyjść z tego zwarcia zwycięsko, nie cofając się przed zastraszaniem swoich rywali i miejscowych nazistowskich prawników oraz robieniem prezentów dla pozwanych, by zyskać ich względy. Ta rywalizacja nazistowskich prawników odbyła się jednak, koniec końców, ze stratą dla oskarżonych, gdyż uniemożliwiała płynne i skuteczne działanie obrony. Podczas procesu dały też o sobie znać bariery językowe. Część świadków, jak matka ofiary, Maria Piecuch, mówiła po polsku. 22 sierpnia zapadły wyroki. Kotisz, Wolnica, Greubner, Miller za zabójstwo popełnione z motywów politycznych zostali skazani na karę śmierci. Paula Lachmana również skazano na karę śmierci, ale za podżeganie do mordu politycznego. Georg Hoppe, który wyposażył zamachowców w broń, otrzymał 2 lata więzienia. Pozostali Hadamik, Czaja i Nowak
zostali uniewinnieni. Zaraz po ogłoszeniu wyroków awanturę jeszcze na sali próbował wywołać przywódca śląskiej SA, Edmund Heines, krzycząc, że jeżeli wyroki zostaną wykonane, w kraju zapanuje rebelia. Do jego protestów dołączyła się sympatyzująca z nazistami publiczność. Nie brakowało gróźb oraz hitlerowskich okrzyków. Skazańcy wydawali się być w dobrym humorze. Ich prowokacyjna nonszalancja skupiała uwagę prasy. Wzywający do buntu Heines to klasyczny przykład działacza SA i typa spod ciemnej gwiazdy. Był jedną z najbardziej niechlubnych osób w tej organizacji. Uczestnik puczu monachijskiego. Na swoim koncie miał podobne wybryki co osądzeni i w przyszłości również nie hamował swoich sadystycznych skłonności. Teraz jednak podjudzał bojówki SA do reakcji na rzekomo niesprawiedliwy wyrok. Kara śmierci była efektem nadzwyczajnego dekretu, który wszedł w życie tuż przed dokonaniem zamachu. W międzyczasie odbył się pogrzeb Konrada Piecucha. Ofiara mordu miała być według szturmowców zadeklarowanym komunistą. Na pogrzebie pojawili się co prawda członkowie KPD wraz z czerwonymi sztandarami, ale pogrzeb miał charakter katolicki. Miejscowy ksiądz ponoć zabronił nawet komunistom wchodzenia do kościoła z flagami, dlatego musieli oni poczekać na zewnątrz budynku. Chrześcijański charakter pogrzebu miał udowadniać, że Piecuch tak naprawdę nie był komunistą, co najwyżej sympatykiem, choć i na to brakowało dowodów. O tym, że nie był on powiązany z komunistami, pisał już wtedy m.in. organ prasowy PPS, Gazeta Robotnicza. Czy to, że Piecuch sympatyzował z komunistami i był jednocześnie katolikiem, jest absurdem? Teoretycznie tak, ale zjawisko katolików-komunistów było obecne w społeczeństwie polskim zarówno wtedy, jak i nawet w okresie PRL-u. W każdym razie w 1932 roku również urzędowa opinia policji zaprzeczyła, że Piecuch mógł być komunistą. A zatem jeżeli był to tylko prosty robotnik, nie angażujący się politycznie, a co najwyżej sympatyk, to dlaczego został zamordowany? Do motywów sprawców, a w zasadzie do osoby, która podburzała do mordu, wrócimy za chwilę. Przejdźmy teraz do wzburzonej reakcji niemieckiej opinii publicznej w sprawie wyroku. Gdy tylko go ogłoszono, w kraju wybuchły zamieszki, związane z protestami nazistów. Temperaturę podgrzał wyrok z jeszcze innej sprawy. Za zabicie dwóch członków SA, działacze organizacji Reichsbanner otrzymali bardzo łagodne wyroki. W końcu głos zabrał sam Hitler. Dla niego nie miało znaczenia, że mordu na działaczach SA dokonano nie z premedytacją, oraz że doszło do niego przed dekretem Papena. Całą sytuację interpretował jako bezwzględną walkę polityczną z wrogami narodu. Führer postanowił włączyć się do akcji wsparcia dla zamachowców z Potępy. Organ prasowy nazistów, Völkischer Beobachter, opublikował specjalny telegram Hitlera, adresowany do morderców. Moi towarzysze, w obliczu tego najbardziej ohydnego, krwawego wyroku, jestem zobowiązany do nieograniczonej lojalności. Wasza wolność jest od tej chwili sprawą naszego honoru. Walka z rządem, który dopuścił się takiego wyroku, staje się dla nas nakazem chwili. W tym miejscu należy zadać sobie pytanie, czy publiczne wsparcie Hitlera, szefa najsilniejszej partii w kraju, dla morderców nie było strzałem w kolano? Po części na pewno tak, ale na przykład historyk Ian Kershaw uważał, że Führer nie miał innego wyjścia. Hitler musiał solidaryzować się z mordercami z Potępy, inaczej ryzykował utratę poparcia SA na Śląsku, w regionie szczególnie wrażliwym, a poza tym musiał w tym niezmiernie istotnym okresie utrzymać niesfornych szturmowców na smyczy. Historycy zwracają też uwagę, że agresja i zaborczość Hitlera nie mogły być dla nikogo tajemnicą w przyszłości, skoro już teraz wykazywał solidarność z mordercami. Przykładowo Volker Ulrich pisał: wyrażając otwarcie solidarność z mordercami z Potępy, Hitler zrzucił maskę i ujawnił, czym w istocie były jego obietnice legalności. Zwykłą maskaradą, służącą do zamydlenia opinii publicznej. Najpóźniej od tego czasu dla każdego w Niemczech stało się jasne, co będzie się dziać w kraju, gdy władzę obejmą w nim narodowi socjaliści. Chociaż u wielu proklamacja Hitlera wywołała oburzenie, to niespecjalnie przełożyło się to na poparcie dla NSDAP. Społeczeństwo niemieckie nie uległo zbiorowej refleksji nad tym, kim są ludzie, którzy mając największe poparcie w Niemczech, publicznie bronią oczywistych sprawców mordu. Głos sprzeciwu podnosili w prasie głównie przeciwnicy polityczni nazistów, którzy zdawali sobie sprawę ze skali zagrożenia. Na przykład w gazecie Frankfurter Zeitung zadawano retoryczne pytanie, któż w całym społeczeństwie zdoła pojąć, iż przywódca tak wielkiego ruchu politycznego nie ma skrupułów, żeby składać honorowe deklaracje schylanym zbrodniarzom.
Jeszcze w 1932 roku ukazała się książka komunistycznego działacza Ernsta Schnellera, ale zamachowcy z morderców i tak powoli stawali się kolejnymi męczennikami ruchu narodowo-socjalistycznego. W Bytomiu Heines zaczął podjudzać bojówki, które rozpoczęły dewastację żydowskich sklepów oraz lokali prasowych socjaldemokratów. Swojego poparcia zamachowcom udzielił też Hermann Göring, który zapewnił 1000-markowy zasiłek dla rodzin skazańców. Przywódca SA Ernst Röhm odwiedził oprawców w więzieniu, a nazistowski ideolog Alfred Rosenberg w jednym z organów prasowych metaforycznie pisał, że według burżuazyjnej sprawiedliwości jeden polski komunista znaczy tyle samo, co 5 niemieckich żołnierzy frontowych. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Najgorzej było jednak w Bytomiu, gdzie bojówki SA zaatakowały budynek więzienia. Obawiano się, że za chwilę ruszą też na sąd. W tej sytuacji policja starała się zabezpieczyć gmach. Oddziały z karabinami maszynowymi rozlokowano na piętrze oraz na dachu. Zabezpieczono też centrum miasta, rewidowano ciężarówki oddziałów SA. W jednej z nich znaleziono sporą liczbę sztuk broni palnej. Do miasta spływały oddziały SA m.in. z Wrocławia, wówczas Breslau. Przybywali tam też dziennikarze oraz zagraniczni korespondenci, m.in. z angielskiego The Times. Z kolei niektórzy szturmowcy, niczym nieustraszeni romantycy, zaczęli publikować w prasie wiersze i poematy ku czci osądzonych. Oto jeden z nich, autorstwa niejakiego Joachima Leo. Boyten widnieje tam na horyzoncie, wciąż błyszczy świeżą czerwienią. Boyten, oskarżasz 5 towarzyszy, a czyha na nich śmierć. Niemcy, czy nie słyszycie ich obaw, ani krzyku milionów? Słychać go na ulicach, toczy się przez kraj. Chcemy uwolnić naszych towarzyszy. Na ich ratunek maszeruje pewna armia, związana węzłem krwi. Jeden wódz, jedna wiara, jeden sztandar, dzierżony przez wierność i hart. Naziści starali się też przedstawić Piecucha w jak najgorszym świetle. W oczach hitlerowców jawił się on nie tylko jako komunista, ale też były powstaniec śląski, nastawiony wybitnie antyniemiecko. Jeżeli myślicie, że fake newsy to wynalazek XXI wieku, to skala zmanipulowanych i fałszywych informacji w sierpniu i wrześniu 1932 roku dorównywała najbardziej absurdalnym doniesieniom. Robiono wszystko, by winą za zbrodnie obarczyć ofiarę. Konrad Piecuch stał się nagle za sprawą nazistowskiej prasy wrogiem całego narodu niemieckiego. Komunistą, człowiekiem judeo-marksistowskiego systemu, nastawionym wrogo do Niemców, śląskim powstańcem, który nie miał nawet prawa pobytu w Niemczech. Był też w końcu polskim łobuzem i podczłowiekiem. Hitlerowcom zdawało się, że wiedzą o nim wszystko, a przecież nie dysponujemy nawet jego fotografią. Kim tak naprawdę był Piecuch i jakie było prawdopodobne podłoże mordu? O tym jeszcze nie teraz. Tymczasem hitlerowski organ prasowy, Felkisch Beobachter, odwraca kota ogonem i chcąc usprawiedliwić występki szturmowców, pisze o dziesiątkach tysięcy ofiar wśród ludzi SA. W tym samym czasie w obliczu napiętej sytuacji Józef Goebbels na łamach gazety Der Angriff wypuszcza jeden z najbardziej agresywnych i antysemickich tekstów w historii pod tytułem Winni są Żydzi. W jego treści wygrażając Żydom pisał: przyjdzie chwila, gdy władze państwowe będą miały do wypełnienia inne obowiązki niż ochrona ludzi, którzy zdradzają naród. Czy po tym i wielu innych podobnych tekstach oraz po proklamacji poparcia Hitlera dla morderców ktoś miał jeszcze wątpliwości, czym w istocie jest NSDAP i do czego będzie zdolna ta partia po przejęciu władzy? Na to, co działo się w Bytomiu i Berlinie, patrzyła ze zdumieniem opinia publiczna w Polsce i całej Europie. Znany brytyjski dziennikarz Frederick August Voigt zdarzenia te nazwał straszliwą barbaryzacją niemieckiego życia politycznego. 23 sierpnia Hitler wydał specjalną deklarację, która atakowała rząd Papena. Przy okazji zaczął też uzasadniać, dlaczego odrzucił propozycję wstąpienia do koalicji z Papenem kilka dni wcześniej. Kanclerz uznał więc, że musi załagodzić sytuację, która stawała się zbyt napięta. Rząd zaczął poważnie obawiać się wojny domowej. Papen wykorzystał zatem swoje kompetencje i złagodził wyrok. 2 września 1932 roku karę śmierci zamienił na dożywotnie więzienie. Decyzję o zmianie wyroku, zatwierdzoną przez ministra sprawiedliwości Franza Grüttnera, uzasadniono faktem, że sprawcy nie mogli wiedzieć o wejściu w życie dekretu, gdyż nie zdążono go wydać drukiem. Jednak sam Papen tłumaczył później, że jego decyzja była podyktowana bardziej polityką niż prawem.
O sprawie z Potępy powoli zaczęto mówić coraz mniej. Nawet wtedy, gdy rozpoczął się odrębny proces po schwytaniu w październiku Gołąbka i Duckiego. Polityczne życie w Niemczech znów zaczęło toczyć się swoim rytmem, z przepychankami o władzę w tle. Hitler publicznie pokazał Niemcom, że solidaryzuje się z mordercami z Potępy. A mimo to niemiecki naród nadal w większości popierał NSDAP. Nieco ponad rok później udzieli pełnej akceptacji i poparcia dla jego władzy. W samej Potępie też nie było żadnej refleksji po dokonanym mordzie. Jeżeli spojrzymy na wyniki wyborów organizowanych po zabójstwie i procesie, to zauważymy, że poparcie dla NSDAP w tej miejscowości wciąż jest bardzo wysokie. W marcu 1933 roku wdzięczny Hitler przypomniał sobie o swoich męczennikach odsiadujących wyrok w bytomskim więzieniu i na mocy specjalnej amnestii cała grupa morderców wyszła na wolność. O zbrodni z Potępy zapomniano na lata. O piecuchu przypomniano sobie dopiero po wojnie. W 20. rocznicę śmierci tekst o piecuchu, ukazującym go jako śląskiego patriotę i rewolucjonistę, napisał Paweł Dubiel. 5 lat później, na łamach kwartalnika historycznego, pojawił się artykuł niemieckiego badacza z Monachium, Paula Krukego. Artykuł nie wychodził jednak poza to, o czym pisano w prasie. Dodatkowo autor zamieścił też treść wyroku sądu doraźnego, ale nie dotarł do akt prokuratorskich czy policyjnych. Z artykułu Klukego korzystał m.in. Alan Bullock w biografii Adolfa Hitlera. W okresie PRL-u próbowano zrobić z piecucha bohatera. W końcu zabity przez hitlerowców polski komunista do ówczesnej narracji pasował idealnie. W 1962 roku pojawił się kolejny tekst o zbrodni z Potępy. Jego autorem był Edmund Klein. I chociaż autor poza prasą odwołał się też do dokumentacji sądowej, to artykuł ma charakter emocjonalny, idealizujący ciężko pracującego robotnika Konrada Piecucha. Prawda o ofierze była bardziej złożona. Dr Marek Chyliński, który drobiazgowo prześledził akta sprawy, w 2017 roku pisał: jak wynika z policyjnego protokołu przesłuchania Alfonsa Piecucha, rano, kilkanaście godzin przed napadem, jego brat był w tworogu, aby podstemplować papiery. Następnie dwukrotnie zaglądał do miejscowej gospody. Już przed południem był podchmielony. Brat ofiary zeznał, że nie wie, czy w dniu zabójstwa Konrad spotkał się z Lachmanem. Dodał natomiast, że kilka miesięcy wcześniej Konrad został pobity przez nieznanych sprawców i wrzucony do przydrożnego rowu. W 1972 roku pojawiła się kolejna publikacja na temat Piecucha. Książkę pod tytułem Zwycięstwo Piecucha nad Hitlerem napisał Tadeusz Kur. W jej treści Piecuch jawi się jako przyzwoity robotnik, ideowy komunista, weteran powstań śląskich oraz uczestnik bitwy o Górę Świętej Anny. Ciekawą publikacją bez elementów hagiograficznych jest artykuł Richarda Bessela, w którym sprawa została po części odarta z przyczyn politycznych. Zwracał uwagę na kryminalne tło zbrodni, że sprawcy się znali, rozmawiali ze sobą i byli w konflikcie. Autor zwrócił też uwagę na to, że małe społeczności, jak ta z Potępy, nie są w stanie zachować anonimowości przy tego typu sprawach. Przyczyna samego rozgłosu zbrodni leżała nie tylko w jej brutalności, ale też w prasie, która dostrzegła w niej odzwierciedlenie tego, co działo się w niemieckim życiu publicznym. W 2017 roku zbrodnia z Potępy znów wróciła do łaski historyków i publicystów, a nawet polityków. Sprawą zajął się politolog, wspomniany już dr Marek Chyliński, który opublikował bardzo rzeczowy artykuł pod tytułem Polityczne i kryminalne tło zbrodni w Potępie 1932 rok. Od wcześniejszych publikacji tekst Chylińskiego różni się tym, że autor korzystał głównie z dokumentacji procesowej, analizował zeznania świadków oraz oskarżonych. Artykuł uświadomił również, jak mało wiemy o samym Piecuchu. W okresie PRL-u władzom wygodnie było robić z niego bohatera komunizmu. A jak to naprawdę wyglądało? Tego w 100% nie wiemy, ale jest mało prawdopodobne, by Piecuch był aktywnym działaczem KPD. Chyliński poddał też wątpliwość, czy na pewno był powstańcem śląskim, walczącym o Górę Świętej Anny. Jego nazwisko nie widnieje na liście powstańców, choć jak dodaje sam Chyliński, taką listę sporządzono dopiero po śmierci Piecucha. W zeznaniach świadków Piecuch nie jawił się jako wzorowy komunista czy przyzwoity robotnik, ale raczej jako osoba bez stałej pracy, nadużywająca alkoholu i wchodząca w konflikty sąsiedzkie. Warto w tym miejscu wrócić do Paula Lachmana. Jeżeli prześledzimy jego zeznania oraz całokształt relacji z Piecuchem, to ukażą się nam bardziej złożone motywy zbrodni. Zacznijmy od zeznań. Już w sądzie Lachman przyznawał, że zbrodnia miała więcej motywów osobistych niż politycznych. Zeznawał, że Piecuch nachodził go w gospodzie, odgrażał się i awanturował. Przyczyną złych relacji miało być odmówienie świadczeń socjalnych.
socjalnych dla Piecucha. Lachman, który przypomnijmy, był urzędnikiem gminnym, miał za to odpowiadać. Ale czy tylko to było przyczyną konfliktu? Niekoniecznie. Świadkowie podczas procesu wskazywali na jeszcze jedną sprawę, sięgającą aż 1922 roku. Wtedy to Lachman miał zastrzelić leśniczego Zajlmana, który nakrył go na kłusownictwie. To właśnie Piecuch miał o tym wiedzieć oraz gdzie Lachman ukrył broń. Mimo to pruska policja umorzyła sprawę, jeżeli do tych wszystkich kwestii dodamy polityczne i narodowościowe różnice między Lachmanem a Piecuchem, okaże się, że takie połączenie jest bardzo niebezpieczne. Polityczna sympatia Piecucha dla komunistów stanowiła dobry pretekst, by zemścić się na krnąbrnym sąsiedzie. Mimo upływu lat do sprawy Piecucha historycy powracają często, choć rzadko wnoszą coś nowego. O zabójstwie z potępy pisano w najważniejszych publikacjach książkowych z zakresu historii III Rzeszy czy życiorysu Hitlera. O Piecuchu pisali m.in. Alan Bullock, Ian Kershaw, Volker Ulrich czy Peter Lonerich. Najczęściej korzystają oni z materiałów, które ukazały się w latach 70., choć zdarzają się wyjątki. W 2017 roku jeden z francuskich historyków opublikował książkę, która zbrodni w Potępie przypisywała specjalne znaczenie w procesie upadku Republiki Weimarskiej. Jej dostępność w Polsce jest jednak znikoma. W tym samym czasie na rynku wydawniczym pojawiła się książka Daniela Siemensa, poświęcona historii nazistowskich oddziałów szturmowych. Publikację przetłumaczono i wydano w Polsce w 2019 roku. W jej treści znajdujemy obszerny opis zbrodni w Potępie, a autor nie skupił się tylko na pracach swoich kolegów sprzed lat, ale również, podobnie jak Marek Chyliński, pofatygował się do Archiwum Państwowego w Katowicach. Na koniec pewnie chcielibyście dowiedzieć się o dalszych losach osób związanych ze sprawą. Niestety na ten temat nie ma zbyt wielu informacji. Po tym, gdy w marcu 1933 roku 5 morderców opuściło więzienie, ich dalsze losy są mało znane. Biogram Paula Lachmana, który jest dostępny w Archiwum Federalnym RFN, nie zawiera ani daty, ani miejsca śmierci. Tadeusz Kur w publikacji z 1972 roku utrzymywał, że poległ on walcząc w siłach Volkssturmu pod Lublińcem przeciwko Armii Czerwonej. Losy pozostałych sprawców są praktycznie nieznane. Nieco więcej możemy powiedzieć o prawnikach morderców z Potępy. Walter Ludgebrun, czołowy prawnik SA, po procesie kontynuował pracę w zawodzie. Po przejęciu władzy przez nazistów pracował w pruskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Został członkiem Narodowo-Socjalistycznej Akademii Prawa Niemieckiego, kierowanej przez jego konkurenta z procesu w Potępie, Hansa Franka. W tym okresie kariera Ludgebruna nabrała rozpędu, gdyż został on przewodniczącym Rady Nadzorczej jednej z dużych firm obuwniczych w Niemczech i jego stan materialny znacznie się poprawił. Prawnik lubił obnosić się ze swoim bogactwem, co musiało kłuć w oczy innych członków NSDAP, z którymi szybko popadł w konflikty. Podczas hitlerowskiej czystki w SA, tzw. Nocy Długich Noży, gdy wymordowano kierownictwo oddziałów szturmowych, w 1934 roku Ludgebrun został aresztowany. Zwolniono go z aresztu, ale wydalono z NSDAP, a także zakazano wykonywania zawodu prawnika. Do łask nazistów i do wykonywania zawodu udało mu się wrócić 4 lata później. Po wojnie pracował w bawarskim Sądzie Najwyższym. Zmarł w Mittenwald w 1949 roku. Losy drugiego obrońcy, adwokata Hansa Franka, są powszechnie znane, dlatego nie będziemy o nim mówić zbyt wiele. Po przejęciu władzy przez nazistów był czołowym prawnikiem w kraju. W czasie II wojny światowej Hitler wyznaczył go na generalnego gubernatora okupowanych ziem polskich. Tam Frank odpowiadał za liczne zbrodnie na ludności polskiej i żydowskiej. Podczas procesów norymberskich skazano go na śmierć przez powieszenie. Wiemy też, co stało się z Edmundem Heinesem, tym samym, który w sądzie rozpętał awanturę po ogłoszeniu wyroku i który podjudzał oddziały SA w Bytomiu. Po procesie Heines nic się nie zmienił, nadal wdawał się w awantury i brutalne pobicia przeciwników politycznych. Po przejęciu władzy w Niemczech przez nazistów zdawało się, że nic nie zatrzyma jego kariery. Szybko mianowano go prezydentem policji we Wrocławiu. W mieście nadzorował m.in. obóz koncentracyjny przeznaczony dla politycznych przeciwników. Funkcję tę sprawował tak nadgorliwie, że niektórzy nazywali to miejsce jego prywatnym obozem. Do Heinesa wręcz idealnie pasuje powiedzenie: nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. W 1934 roku podczas Nocy Długich Noży został zamordowany przez ludzi, których tak ochoczo wspierał w dojściu do władzy.
O bliskich Piecucha niewiele wiemy. Marek Chyliński ustalił, że obecnie we wsi Potępa nie mieszka już nikt z jego rodziny. W miejscowości tej znajduje się jednak ulica jego imienia. To ciekawe, że o tej zapomnianej niewielkiej wsi do dziś piszą historycy z całego świata, nawiązując do zdarzeń z 1932 roku i przypisując im znaczącą rolę w dziejach. Na zakończenie jeszcze jedna sprawa, która echem odbiła się na Śląsku. Gdy Daniel Siemens wypuszczał swoją książkę o szturmowcach, Piecuch znów wrócił na łamy mediów w Polsce. Wszystko za sprawą jednej z ulic w Bytomiu, ulicy jego imienia. Ponieważ Piecuch w PRL-owskiej propagandzie uchodził za wybitnego komunistę, jego nazwiskiem nazwano jedną z ulic. Rzecz w tym, że władze w 2017 roku, chcąc nieco nadgorliwie zastosować ustawę dekomunizacyjną, postanowiły nazwę ulicy zmienić. Tyle, że, jak wspominaliśmy, Piecuch prawdopodobnie żadnym komunistą nie był. Sprawa przybrała bardzo dziwny obrót, czy nawet wzbudzała zażenowanie. Wszak to komunistyczni publicyści, jak Tadeusz Kur, nazywali Piecucha wzorowym komunistą. Zmiana ulicy mocno wzburzyła jednego z dziennikarzy, Józefa Krzyka, który na łamach Gazety Wyborczej grzmiał, że Konrad Piecuch być może nie zapracował na swoją ulicę, ale na pewno nie zasłużył sobie, by mu ją teraz odbierano. Lustratorzy od siedmiu boleści, którzy w różnych miastach zrzucają teraz jedne, a wieszają inne tabliczki z patronami, powinni zapamiętać, że wprawdzie Kur wie lepiej, ale zawsze warto sprawdzać fakty. I tak oto po tej polityczno-medialnej burzy w XXI wieku sprawa Konrada Piecucha dobiega końca. Czy jesteśmy w stanie ustalić w niej jeszcze coś nowego? Czy o zbrodni zadecydowały wyłącznie motywy osobiste? Wiele na to wskazuje, ale wydaje się, że o tej sprawie wciąż jeszcze wiele nie wiemy. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, za każdy patronat oraz subskrypcję. Trzymajcie się i do zobaczenia.